Cześć! Dzisiaj zaczynamy kolejny odcinek z serii Profesor Naruto. Zapraszam. Także jakiś czas temu jeden z widzów mi dał pomysł, a w sumie takie wyzwanie, żebym zrobił 10 postaci gorszych niż Sakura. Ja tutaj postanowiłem wskrzesić troszeczkę tamtą serię i zamiast robić swoją własną topkę, zobaczymy tą właśnie z tej naszej fantastycznej strony, którą zazwyczaj oglądaliśmy. Zapraszam. No i standardowo najpierw mamy tutaj jakiś tam opis tej postaci. Spolszczyłem to w ramach prawy, coś tam przetłumacz na język polski, także jeżeli chcecie przeczytać to w oryginalnym języku, to dam link w opisie. W każdym razie tu jest zwykłe przedstawienie Sakury i tak dalej i lecimy do pierwszej postaci, jaką jest Kiba Inuzuka. I może wiecie lub nie wiecie, ja za Kibą nie przepadam. No po prostu za nim nie przepadam, bo to Kiba. Jednoznaczne stwierdzenie, że Kiba by przegrał, raczej jest takie nie na miejscu. Tu jest napisane coś w stylu, że Kiba stale używa pigułek i żeby, jeżeli by ich nie miał, to Sakura nie miałaby żadnych problemów, żeby go pokonać. No i trochę trudno się z tym zgodzić mimo wszystko, ponieważ Sakura jest postacią supportem, tak? Ona jest takim, nie wiem, hej, może cię uleczyć. Wiadomo, ma swoje pierdzielnięcie i jak zrobi Shonaro, to zawsze coś tam to da. Aczkolwiek takie jednoznaczne stwierdzenie, że Kiba by przegrał, no nie powiedziałbym. W sensie, pewnie by przegrał, bo Kishimoto tak by to poprowadził, aczkolwiek mogłaby mieć jakieś z nim problemy, jako że Kiba plus Akamaru, no to jest jakaś tam, plus jakaś do tego taktyka, to może coś naprawdę poradzić. Mimo tego, że Kiby nie lubię i w ogóle. Kolejną postacią jest Kankuro. I tutaj chodzi o to, że Kankuro jest słabszy od Sasoriego, nie? Jestem w stanie się zgodzić, ale zależy w którym momencie, prawda? Bo to niepowiedziane. W każdym razie Kankuro to jest teraz trochę lepszy od Sasoriego. Nawet z nim walczył, jak był wskrzeszony i nie miał z nim jakichś większych problemów. Kankuro się potężnie wzmocnił, trzeba to powiedzieć, nie jest już taki słaby jak był. Poza tym Sakura wygrała z Sasorim tylko dzięki też Chiyo, która jest tutaj wypisana, która znała Sasoriego, gdzie Sasori się odsłonił, więc takie stwierdzenie, że Sakura na pewno wygrałaby z Kankuro, nie sądzę. Po prostu nie sądzę, żeby Sakura miała szansę z Kankuro, tak szczerze wam mówiąc. Wiem, że Sakura jest teraz dużo mocniejsza, jednak bym nie powiedział, że wygrałaby z Kankuro. On na daleki dystans może naprawdę porobić, plus wystarczyłby tak naprawdę jeden cios w tym momencie, kiedy on mógłby ją zatruć. Sakura, no wiadomo, jak walnie coś, to leci to na kilometr, nie wiem, budynek, tak, jakieś coś takiego. Ale myślę, że z Kankuro miałaby problemy, bo on walczy na daleki dystans, dość daleki dystans. I z Sasori mieli wielkie problemy, mimo tego, że on im się poddał tak naprawdę i były dwie babki versus jeden lalkarz, a tutaj jest jeden lalkarz, który w tym momencie jest prawdopodobnie lepszy niż Sasori, więc nie sądzę, by miała szansę z Kankuro. Kurwa, to jest dobre. Kolejną postacią jest Ino i tak jak poprzednich dwóch postaci czytałem opis, tak tutaj nie będę nawet czytał z tego względu, że fakt. Ino nie ma szans z Sakurą w tym momencie. Ino jest też supportem, jasne, ale w tym przypadku Ino nie ma szans żadnych z Sakurą, z tego względu, że Sakura może jest supportem i healuje, ale ma też to pierdzielnięcie, tak? Ino nie ma takich rzeczy. Mimo tego, że bardziej lubię Ino niż Sakurę, bo bardziej lubię wszystkich niż Sakurę, może poza czołgiem, tak. Nie mam co do tego wątpliwości, że Ino by przegrała. I tutaj już przechodzimy do prawdziwego absurdu, a tymczasem mamy tutaj Suigetsu Hozukiego, gdzie mamy tutaj wypisane jego zalety, aczkolwiek jest tutaj tekst. Wprawdzie jest szybszy od Sakury, ale nawet w swojej płynnej postaci jego ciało nie byłoby w stanie wytrzymać bezpośredniego ciosu Sakury. Może utrudnić Sakurę, ale jej imponujące zdolności taktyczne pomogą jej znaleźć strategię, która pozwoli pokonać tego śliskiego ninja. Ten śliski ninja versus taktyczna kobieta. W sensie
wiecie, może jestem ignorantem i nie kojarzę takich rzeczy z Sakurą, ale gdzie jest jej... Gdzie są jej zdolności taktyczne? W sensie, tak, ona była jedną z mądrzejszych uczennic i tak dalej, ale gdzie ona... Gdzie ona ma w ogóle podejście do Suigetsu? Przecież Suigetsu to jest typowo walczący ninja. Sakura, tak, może i Suigetsu nie wytrzymałby tego bezpośredniego ciosu Sakury, jak tu jest napisane, bo dostało od Karin i go to trochę robiło, ale to było raczej takie, ej, nie spodziewałem się, że sojusznik może mnie walnąć. Ale stwierdzenie, że Suigetsu, który jest bardzo mocny, w końcu Sasuke go wybrał do swojej drużyny, mógłby przegrać z Sakurą. Może i Sakura twierdzi, że ona dogoniła Naruto i Sasuke pod koniec Naruto Shippuden, ale nie było nawet blisko, więc to stwierdzenie jest kompletnie bez sensu, przepraszam. Kolejną postacią jest Shizune. Tutaj macie pełny opis, jeżeli byście chcieli sobie przeczytać. I teraz znowu, nie wiem, czy ta topka to jest topka według miejsc gorszych od Sakury, w którą stronę to idzie po prostu. Czy pierwsza postać w topce to jest ta po prostu najgorsza, czy ta 15 jest najgorsza? Bo jeżeli... Poczekajcie, ja sobie sprawdzę, żebyście nie mieli spoilerów. Zdaje mi się, że ta 15 postać ma być jako najsilniejsza, więc okej. Okay. Shizune jest tą 11 postacią. I co mogę powiedzieć? Ja nie kojarzę za bardzo Shizune z walki, to tu jest napisane, bardziej to potwierdza. Jest ona bardziej medycznym ninja, coś tam potrafi umysłem działać, ale raczej by nie miała szans z Sakurą i tutaj mogę się zgodzić, w pełni mogę się zgodzić, bo no jednak Shizune to nie jest postać, która miałaby walczyć, tylko bardziej leczyć, doradzać i tak dalej, więc tak, tutaj mogę się zgodzić. Miejsce 10 Konohamaru i tak jak mówiłem, że to 15 miejsce powinno być najsilniejsze z tej topki, a pierwsze najsłabsze, tak Konohamaru a Shizune tutaj troszeczkę też, Konohamaru raczej by pokonał Shizune. Macie opis, przeczytajcie sobie go, jeżeli chcecie. W każdym razie, tak, Konohamaru jako dziecko nie miałby żadnych szans z Sakurą, nieważne w jakim wieku, bo Konohamaru był po prostu dzieciakiem. Chociaż, gdy Konohamaru walczył z Painem, mógłby pokonać Sakurę, która walczyła w tym momencie z Painem, bo była bezużyteczna nadal. W każdym razie, to co tutaj jest napisane, to też się nie zgadzam, że Sakura nie miałaby problemu z pokonaniem Konohamaru. Znaczy takie, to jest trochę takie, żadnego problemu by nie miała. Hej, cały czas to będę zaznaczał. Sakura, jedyne co ma, to pierdzielnięcie mocne, tak? Leczenie schodzi na drugi plan, bo to jest tylko leczenie, to nic nie daje w walce tak naprawdę. Za dużo nie daje w walce. I w tym momencie wkracza sobie Konohamaru. Czy ona miałaby takie stuprocentowe szanse? No nie za bardzo. Jeżeli by się odpaliła na full, jak było to chociażby na wojnie, no to jasne, tak. Ale w takiej realnej walce, no nie do końca. Myślę, że to mógł być wyrównany pojedynek, tym bardziej, że Konohamaru to... też go jakby dość nie doceniam. Nie jest jakiś ultra dobry w porównaniu do innych postaci, innych, mam to na myśli Naruto czy Sasuke, ale on się upodabnia do Naruto, więc może też być dość silny w późniejszym czasie. A nawet jeśli teraz, no to Konohamaru już coś potrafi w tym Boruto, bądźmy szczerzy, Rasenganem może porobić coś. Jest bardziej walecznym ninją niż Sakura, więc dla mnie to trochę się nie klei w tym momencie. Miejsce 9, Shino Aburame. I tak, nie patrząc na Boruto, gdzie wszystko jest broken po prostu, i jego wygląd w ogóle jest broken, no, Boruto jest po prostu dość słabo przeskalowane, nagle nauczyciele są tak słabi, że rozwalają go dzieciaki, które jeszcze nie za bardzo coś potrafią. Tak, Shino był przez całą serię mocno niezauważany, ale też całkiem mocny. Jeżeli chodzi o te dzieciaki, o których mówimy, o Kibie, Shino, Hinacie i tak dalej, no to Shino był jednym z takich lepszych. I wątpię, że Sakura miałaby z nim szansę. Po prostu Shino, na daleko, uciekając czy jakoś tam podstępem, mógłby rozwalić ją dzięki robakom. Nieraz tak robił, przeciwnik nawet nie wiedział, kiedy dostał, a już był pokonany. Dlatego sądzę, że Sakura nie miałaby żadnych szans z Shino, tym bardziej, że ona ma to walnięcie, ale dla robaków to nie za bardzo coś robi, co... 1000 robaków naraz ubije pięścią, no bez przesady. Po prostu raczej żadnych szans by nie miała.
Miejsce ósme, ten. Dam wam tutaj opis, proszę bardzo, i powiem tylko tyle. Ten w Boruto nie miałaby szans, nie licząc wojny. Przedtem myślę, że mogłaby mieć szansę, bo Sakura była po prostu useless do wojny. Gdzieś dopiero na wojnie się odpaliła, nagle jest wow, ale jestem super ninja. W tym momencie ten, która też nie była jakoś strasznie użyteczna, myślę, że mogłaby ją porobić. W późniejszym czasie od wojny dalej, ten raczej nie miałaby szans. I to tyle, bo to nie za bardzo mogłoby coś jej zrobić, tak mi się zdaje przynajmniej. Wiecie, jeden wielki cios w ziemię i w tym momencie narzędzia ten są bezużyteczne i tak jakby te wszystkie skały będą bronić i tak dalej. Myślę, że nie ma tutaj do gadania przez większość serii ten, a później Sakura, niestety. Miejsce siódme, tutaj też nie czytałem, bo chyba nie ma żadnego sensu czytać tego. Iruka. No Iruka nie jest zbyt dobrą postacią, jeżeli chodzi o walkę, jest bardzo useless, naprawdę bardzo, bardzo useless. I nie po to on jest w tej serii, więc okej, Sakura by go pokonała, zadowoleni? Okej. Miejsce szóste, Haku. Naprawdę. Haku jest postacią, z którą Sakura by wygrała. Przeczytajcie sobie ten opis, szczególnie końcówkę. Tutaj chodzi o to, że wiadomo, oni walczyli na tym moście i tak dalej. I po tym Sakura poświęciła się jeszcze bardziej treningowi i ostatecznie stała się jedną z najpotężniejszych ninja wioski liścia. Po tym oznacza kilka lat. Wiele lat, ponieważ przez większość serii była nadal w strasznym, strasznym gównem. I wygranie z Haku nie wchodzi w grę. Kiedykolwiek Haku w momencie życia Sakura nie miała żadnych szans, bo nic nie zrobiła. Haku podczas Edo Tensei Sakura nie miałaby szans. Nadal, więc jestem tego zdania i nie mam to co powiedzieć. Tu jest też fajnie napisane, że jasne, szybkość jest na korzyść Haku, ale jeżeli Sakura by już go walnęła, no to już po Haku. Jasne, tylko najpierw musiała go walnąć, a do tego, jak widać, trzeba Kyubiego albo coś innego. No w Edo Tensei to mówię, prawie wszystko co działo się na wojnie nie miało żadnego sensu, bo już było tak bardzo niezbalansowane, że szczerze mówiąc nawet nie pamiętam tej walki z Haku podczas Edo Tensei. Ale nadal nie uważam, żeby Sakura miała jakiekolwiek szanse z nim kiedykolwiek. Miejsce piąte to Temari i macie tutaj opis. I opis jest w zasadzie taki sam jak tam. Temari walczy na długi dystans, Sakura nie. Oczywiście Sakura będzie musiała walczyć ciężko i uniknąć dużego wiatru, ale wystarczy znaleźć tylko jedną sekundę, w której Temari jest rozproszona lub wystawiona na uderzenie i mecz się skończy. Tylko najpierw musiałaby znaleźć tą sekundę. Nie mówię, żeby przegrała z Temari na pewno, bo to jest ciężka sprawa. Mało widać Temari w tym momencie, mało o niej wiemy tak naprawdę. Co teraz potrafi, chyba że w Boruto coś się pokazało, ale nie oglądam, przykro mi bardzo, do tego momentu, w którym oglądałem Boruto, Temari była jako żona Shikamaru i to tyle było z jej walki. Nie jestem w stanie tego stuprocentowo stwierdzić, jednak przez większość czasu Temari było Iła Dubsko Sakurze na pewno. Na wojnie nie wiem, no też Temari taki atut, że ona tym swoim wiatrem potrafiła Madarę wypchnąć dość daleko, więc myślę, że Sakura mogłaby mieć z nią problemy. Miejsce czwarte to Hinata Hyuga i tutaj co jest opisane to macie. W każdym razie jest nawet napisane, że Hinata jest szybsza, ale oczywiście jest Sakura bardziej wytrzymalsza. I chcę być obiektywny, myślę, że Sakura mogłaby wygrać. Po prostu stała się dość mocna, Hinata nigdy nie była jakoś strasznie mocna. Ale to nie tak, że Sakura nie miałaby żadnych problemów. Skoro Hinata jest szybsza, to może zablokować jej punkty Tenketsu. W tym momencie Sakura jest kompletnie bezużyteczna. No wiadomo, jakby się rozegrała walka, jeżeli Kishimoto by ją prowadził, czy tam ten gościu, który robi burrito teraz w tym momencie. Wygrałaby Sakura, bo chcą pokazać, jaka Sakura to się ulepszyła i tak dalej. W każdym razie myślę, że
mógłby być problem. To mógłby być taka, to mogłaby być walka taka trochę 50 na 50 z tego względu, że w walce wręcz zdecydowanie Hinata jest lepsza, dzięki czemu mogłaby zaszkodzić Sakurze w odpowiednie miejsca trafiając. Jeżeli chodzi o Sakurę, to tak, że jeżeli walczyliby na bliski dystans, to tyle dobrze, że ona mogłaby ją zciągnąć jednym ciosem. To przemawia za Sakurą, ale właśnie mówię, ta szybkość i to, że Hinata może zablokować jej w ogóle możliwości tak naprawdę poruszania się czy czegokolwiek robienia, mogłoby doprowadzić, że mógłby to być mały kłopot dla Sakury. Jednakże myślę, że mogłaby jednak wygrać, bo Hinata nigdy nie było na jakimś strasznie wysokim poziomie. Jeżeli to by był Neji, to jasne, Neji by wygrał z Sakurą. No, do momentu, w którym stało się to, co się stało z Nejim, wygrałby z Sakurą, dopiero później ona się wzmocniła, także myślę, że ta walka Hinata vs Sakura mogłaby być taka pod koniec, mówię tu pod koniec efektu, bo przedtem nawet do walki z Painem Hinata by wygrała, bo Sakura nadal była bezużyteczna i tylko płakała, gdy Hinata się rzuciła w wir walki z Painem. Co prawda nic mu nie zrobiła, ale no, mogłaby zaszkodzić w tamtym momencie strasznie Sakurze. Dobra, miejsce trzecie to Team Dosu i jasne, nawet tego nie będę czytał. W którym momencie? No, Team Dosu był silniejszy od niej tylko w momencie, w którym się pojawił za życia. No może źle powiedziałem, bo jeżeli oni by jeszcze żyli w momencie, w którym Sakura dalej się rozwijała, no to nie, ale już na początku Shippudena Team Dosu nic by nie zrobił, bo byli po prostu słabi. W tamtym momencie coś robili, tak? W tamtym momencie, gdy byli małymi dziećmi, wszyscy byli małymi dziećmi, to wtedy Team Dosu mógł coś zrobić, ale później już nie, no oni nie byli jak coś mocni, więc to żadne wyzwanie. Miejsce drugie to Sai Yamanaka. Macie tutaj opis, jeżeli chcecie go przeczytać. I od razu mówię, nie, Sakura nie miałaby szans z Saiem. Sai jest dobry. Mimo tego, że tak nie wygląda, on jest dobry, on jest taktyczny. Był u Danzo i nawet go pochwalił, tak? Co jest śmieszne tutaj, to ten, kto to pisał, chyba jest jakimś fanboyem Sakury, bo Sai z pewnością stoczyłby ciężką walkę, zwłaszcza jeśli miałby wystarczająco dużo czasu, by wytworzyć całą armię stworów z atramentu, by walczyć u jego boku, no, nieważne. Ale jeśli Sakura może zaszkodzić Kagui, Sai nie ma szans. Sakura może zaszkodzić Kagui. Tak, legit over 5000, naprawdę. Przecież Sakura zaszkodziła Kagui tylko dlatego, że fabuła tak chciała. Sakura nie miałaby nic do gadania w porównaniu do Kagui, więc ten argument jest głupi. Większość argumentów w każdej walce to jest, jeżeli Sakura by zadała cios, ma pierdzielnięcie. No tutaj nie można mieć żadnych ale, po prostu ma pierdzielnięcie. Najpierw musiałaby go dotknąć, a Sai jest długodystansowcem, mógłby porobić ją, ona go zna, on ją zna i myślę, że nie pokonałaby go w ogóle. No nie, po prostu nie. Miejsce pierwsze to Karin Uzumaki. Macie tutaj opis, jeżeli chcecie. Co tu dużo mówić? Jeżeli chodzi o końcowy efekt, taki końcowy, gdy Sakura właśnie weszła w ten swój śmieszny tryb, gdzie tam walczyła z Kagują i mniej więcej w tym momencie, albo gdzieś tam na początku Boruto, no to już jest na tyle mocno, że Karin może nie miałaby żadnych szans. Aczkolwiek do tego momentu ani to nie była jakoś strasznie mocno waleczna postać, tak? Obie były takimi supportami, ale do tego momentu, do momentu wojny, dla mnie Karin osobiście wygrywała, ponieważ Sakura umiała walnąć, ale nie umiała tego wykorzystać. W tym momencie ma jeszcze dość mocne, dość dużą wytrzymałość, co na jej plus. I w tym momencie, tak, wygrałaby z Karin, chociaż wolałbym, żeby Karin wygrała. Jeżeli miałaby być jakakolwiek walka z Sakurą, no nie wiem, nieważne, nawet jakby walczyła z Karaluchem, to wolałbym, żeby Karaluch wygrał. W każdym razie, może i Karin by przegrała. Połowa tej topki jest taka, okej, skąd wy to wzięliście? Bo tak jak mówię, taki Sai rozgromiłby Sakurę. Hinata mogłaby jej zagrozić. To nie jest taka walka, która mogłaby zakończyć się jednoznacznie, że wygra albo Hinata, albo Sakura, tak myślę.
Co do Temari tak samo. Nie jestem pewien, czy Sakura by miała na pewno 100% szanse, żeby wygrała ona. No Temari na daleko walczy, co jest wielkim atutem, gdy Sakura nic nie może zrobić praktycznie na daleko. Haku, tu w ogóle nie ma żadnego gadania, nie ma żadnego ale. Haku by wygrał na luzie z Sakurą. Iruka to Iruka, czego tutaj wymagać? Ten tak samo. Do pewnego momentu może i ten by coś zrobiła, później nie. Shino, myślę, żeby wygrał z Sakurą, tak jak już mówiłem. Konohamaru to jest kwestia taka niewiadoma dość niewiadoma. Shizune, jasne, że Sakura by wygrała. Suigetsu nie ma żadnych szans. Kiedy jesteś obok mnie? Ino, Sakura by wygrała praktycznie w każdym momencie od momentu... po prostu w każdym momencie. Kankuro, Sakura nie miałaby szans. To, że wygrała z Sasorim, nie daje jej tego, że na pewno wygrałaby z Kankuro, bo nie wygrała tego solo i nie wygrała tego w uczciwej walce, tylko w walce fabularnej, moim zdaniem. No i walka z Kibą, nie wiem, jakby się skończyła. Więc podsumowując całą tą topkę, wychodzi na to, że jedynymi argumentami tej osoby, która to pisała, jest nią Nikazden. Ktokolwiek to jest. Okazuje się, że te dwa atuty to jest wytrzymałość i siła Sakury. Tylko, że oni nie biorą pod uwagę tego, że ona jest na bliski dystans. Jasne, może trochę więcej przyjąć niż taki, nie wiem, Kankuro. Bo jasne, Kankuro posługuje się marionetkami, więc jak się go uderzy, to raczej jest sytuacja od razu win. Aczkolwiek najpierw musiałaby trafić, a tego w ogóle nie biorą pod uwagę. Gadanie, że w walce z Kaguyą coś mogła zrobić, no to też jest bardzo głupie, bo nie porównują teraz siły, którą ona faktycznie ma, tylko siłę, którą wytworzyła jej fabuła. Możliwość, którą wytworzyła jej fabuła. Co jest po prostu głupie. I to by było na tyle.